Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek po dłuższej przerwie z grą Assassin's Creed Valhalla. Kontynuujemy zadania związane z przygodą w Asgardzie. Nie będę tutaj zdradzał za dużo fabuły. Na skutek wypicia eliksiru przez Eivor przenieśliśmy się do Asgardu. I tutaj mamy teraz trochę zadań, questów do wykonania. Zachęcam was serdecznie do łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie też swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Także tyle, moi drodzy widzowie, tytułem wstępu. Życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! The world you walk and war upon. Mamy jakieś... Co to jest? Czym są tutaj te jakieś... Wypadałoby tutaj zobaczyć, co to jest, nie? Jak już jesteśmy w miejscu. Tylko że problem polega na tym, że nie wiem, jak dotrzeć. Do tych znaczników różnych. No chyba, że dopiero później będzie można je zebrać. Też tak może być. Albo tu na górę może trzeba wejść, no. Trzeba poszukać. Szkoda potem plut sobie w brodę, że mogłem coś zrobić, a czegoś nie zrobiłem i być przez to stratnym. Co to jest? I tu mi pokazuje, że muszę na dół zejść. O, widzę. Wow. Potem będziemy kombinować, jak tu można wejść. Powrotem. No, tu mogliśmy skoczyć. Kamienne łzy Emira. Jakieś bogactwo z Asgardu. Nie wiem, dlaczego te łzy są potem potrzebne, ale na pewno warto zbierać różne bogactwa w krainie bóstw asgardzkich.
Tylko skojarzyłbym z dzban z olejem. Żadnego dzbanu z olejem nie widzę. Tu jest jakiś, więc trzeba byłoby ten dzban. O, skoczy. Myślałem, że mu się nie uda. Dobra, mamy dzban z olejem. Można tu sobie bezpiecznie odskoczyć. Czekam, aż ogień wygaśnie. By się nie podpalić. Hop. Okej. I jeszcze jedna skrzynia jeszcze. Ale to nie wiem. Czy to gdzieś tam w środku? To może przy innej okazji tam wyjdziemy. A teraz bym się skupił na tym zadaniu. Musimy dotrzeć do studni. I to, czy mamy jakiś tutaj punkt kontrolny, żeby trochę mniej biegać? Mamy. Pobudka? Co to jest pobudka? Pewnie wrócimy do obozu jako Eivor? Tak. Okej, okay, czyli to sobie potem wrócimy tutaj. Yes. The fog cleared suddenly. I can speak of what I've seen, but I felt pulled away. Say nothing of it now. Return to this another time. Okay. Czyli możemy tam sobie wrócić, wypijając mikstura z gardu za każdym razem. Ale chyba tu mamy trochę innych zadań do zrobienia. Też. Ale może jednak wrócimy tam. Nie, wróćmy do tego Asgardu, bo to jest ciekawa taka odmiana. Patrzcie, ja też nie wiedziałem, czym ta pobudka będzie, że to będzie wyjście. Wiedziałem, że jakieś inna rzecz. No to nic, możemy wrócić, więc sobie wrócimy. Dobra, musimy do tej studni dotrzeć. Mam jeszcze dwa punkty do wydania. O, coś się odblokowało. Kolejne skille.
To jest cała masa tych skini. I w co by tutaj zainwestować tym razem? Oto pytanie. Strzały nigdy się nie łamią. To się mi przyda na pewno. Asgard belongs to the Aesir. We are undefeated. Okej, czeka nas trochę tutaj biegania. Powiem wam, drodzy widzowie, że bardzo mi się podoba Assassin's Creed Valhalla Odyssey, bo też fajne. Origins trochę mniej mi się podobało. Ale z tej, powiedzmy, nowej trylogii, że tak bym to określił, no, nowej serii, bo od Origins jest wyraźna zmiana w Assassinach. Wydaje mi się, że właśnie Valhalla jest najfajniejszą częścią. A zaraz za nim na drugim miejscu jest Odyssey. Origins też jest spoko. Ale że tak powiem... No widać, że to byłaby pierwsza część z tych nowych części, powiedzmy. Jeszcze dużo rozwiązań jest takich niedopracowanych do końca, nie? I to widać. No, przynajmniej jest takie moje wrażenie. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Wy możecie mieć inne. I zresztą zachęcam, by się tym zdaniem właśnie podzielić. Napiszcie w komentarzach, która część z tych trzech waszym zdaniem jest najfajniejsza. Dobra, ja chcę wejść do góry. Cannot touch me. Your weapons will
not harm me. I will bathe in your blood. Your curses cannot touch me. Your weapons will not harm me. I will bathe in your blood. Ty musimy iść tam. Do tej studni musimy dotrzeć. Yggdrasil, pięć drzewo światów. My thoughts are clouded with shadows of doom. Even this peaceful valley seems to hold hidden dangers. Okej, jesteśmy chyba blisko. O, tutaj. Co, mamy zanurkować, tak? Czy... Podpisany list. Wszystko, co robię, intrygi, poświęcenia i zdrady robię dla ciebie. Ze wszystkich moich dzieci to o ciebie bowiem najbardziej się lękam. Norny przeklęły twoje imię jeszcze przed twoimi narodzinami i sączą jad do nierozumnych uszu. Czy coś jeszcze tu ciekawego jest? Chyba coś jeszcze tu było, co? Może tam trzeba się spiąć. Coś jeszcze jest? Nie, bo stąd przyszliśmy stąd, więc chyba trzeba tam jakoś dostać. No, chodź. Dobra, jesteśmy. The sunstone has been moved. The light's path has shifted. Czegoś tu brakuje, nie? Żeby jakiś kamień tutaj. To skąd ten kamień tu położyć?
Tu go nie ma. W ogóle jakieś dziwne pomieszczenie. Jeszcze mogę sprawdzić, czy tam przy wejściu nie ma. Ale nic tu kurczę nie widziałem. Pomysł. Aby trzeba było coś nakierować, tylko że nie mam czego nakierować. Mam nadzieję, że dobrze idę. Tak trochę na oślep. Harvey, Loki said you'd be here. He told me of the builder's request, an offer that gives me great worry. Why was this passage blocked? Has someone been here recently? Do you hear me, Harvey? This builder is a stranger to us. We know not what he intends. I am the King of Asgard, Tyr. Do not question my desire to protect her. Calm, old friend. What's needling you? The Nornir told me I would die at Ragnarok. They described the scene of my passing. All but a few will perish in the final battle. We know this. Yet we will die well. And live again in great and glorious tales. I will need your strength in the coming days. To anchor me. To challenge me. To pull me back from the abyss, should I teeter. And I will. As long as breath fills me. So I must caution you. Step with care in this place. What happens here may ripple through the fabric of the nine worlds. Ale moi drodzy widzowie, już te przygody związane. Chociaż zobaczymy. Ja to widzę czasowo. Nie. Próbujemy tu jeszcze trochę wejść.
Someone labors to keep me out. Perhaps it is meant as a warning. I will take it as a challenge. Odpieczętuj studnię. I recall there being more light in here. These sunstones are meant to guide the light, but the path has been diverted. What if an invader was trying to weaken the well's defenses? Are we meant to intervene? The integrity of this sacred place must be preserved. But whether we be a bane or a boon remains to be seen. Dobra, więc tu mamy coś. There are two targets the light must strike, but only one stream. How do two farms share one source of water? By splitting the stream. Nie mam pomysłu, jak to zrobić. Okej. To na razie chyba trzeba zostawić. Tam mamy kolejny. Jakoś to przekierować. Mnie nawet nie wiem, czy to dobrze robię, ale tak. To pana czuję, próbuję. Akurat czemu w tym kierunku on strzela? On musi w to strzelić. Chyba. Nie kumam tego do końca, a jak strzelę...
No, troszkę główkowania tu jest, ale to nawet nie jest takie złe. Teraz by trzeba było chyba tak to przekierować. Może teraz. Nawet nie wiem, czy ja to dobrze chcę wycelować. Chyba dobrze. A to dalej jest zamknięte. I co teraz? Ohoho. Zapiszę sobie. Moi drodzy widzowie, to na tyle. Muszę pomyśleć. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs ze fajnymi nagrodami. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!